pierwsze świadectwo sprzed 10 lat. Przypomniało mi się, jak uwielbialiśmy. To było 10 lat temu. Moja siostra spotkała się ze mną w galerii, w jakiejś kafejce i zaczęła mi opowiadać. Była wtedy w ciąży. Ona się bardzo późno zdecydowała na to, żeby mieć dziecko. I była po serii badań, po serii spotkań z lekarzami. I oni jej powiedzieli, że powinna usunąć ciążę. To była już bardzo posunięta ciąża. I ona opowiedziała się za życiem. Ona powiedziała absolutnie nie. Była przerażona, ale powiedziała absolutnie nie, urodzę to dziecko. Mimo tego, że wszystkie badania wskazywały na to, że to dziecko nie będzie pełnosprawne. I roztrzęsiona mi mówiła o tym. I ja wtedy w tej galerii powiedziałam, nie zgadzam się na to, żeby on się urodził w ten sposób, niepełnosprawny. Położyłam na nią, zapytałam, tak? Ona jest nienarodzona na nowo do tej pory. Zapytałam ją, czy mogę się pomodlić. I ona powiedziała tak, pomodliłam się, ale wiecie co, ja się tylko zgodziłam z jej modlitwą. To jest człowiek nienarodzony na nowo i jeszcze, ale ona opowiedziała się za życiem. I takie jest świadectwo, jak się opowiadasz za życiem, zawsze przyjdzie życie. Ja się tylko zgodziłam. To poselstwo, które dzisiaj mam dla was, to jest poselstwo o życiu. Przez około 12-13 lat mieszkała ze mną babcia, z nami. Moja babcia przyszła jako, wprowadziła się do nas jako 80-paroletnia kobieta. Narodzona na nowo. Nie wiedząca wielu rzeczy, ale zawsze pełna życia. Jako dzieciak bardzo lubiłam w ogóle wypytywać ją o szczegóły jej różnych przygód. Między innymi przeżyła okupację, miała tylko dwie klasy podstawówki. Uciekała z różnych robót, tak jak Grzesiuk. Opowiadała się za życiem, jeszcze zanim poznała Chrystusa. I bardzo lubiłam te opowieści. Ale to był człowiek, który żył tu i teraz. To był człowiek pracy. To był człowiek, który był nierozumiany we wsi. Ludzie mówili, że ona jest hrabianką, że sobie nie poradzi. Ona była człowiekiem pracy, dawała innym pracę. Najwcześniej wstawała, najpóźniej się kładła spać. Kiedy przyszła do nas, była już po praktycznie 4 latach takiego trochę ubezwłasnowolnienia, bo była po pobycie w domu pomocy. I trudno jej było wejść w taki tryb, ale ona się nie poddała. Przez lata po prostu przeżywała życie. Była zachwycona tym, jak się zmieniają pory roku. Zrobiliśmy jej ogródek, uprawiała ten ogródek, znosiła nam do ogrodu różne roślinki z lasu, po prostu wychodziła gdzieś, dekorowała swój pokój, była bardzo kreatywna, pisała wiersze, przekręcała wyrazy, ale to było tak piękne. I w pewnym momencie to przyszło bardzo subtelnie. Zaczęła wspominać przeszłość. I zaczęła się wycofywać z życia. Przestała czytać, dekorować. Przestała w ogóle nawet oglądać jej ulubiony serial. Straciła w wyniku tego pamięć krótkotrwałą. Tak przyszedł Alzheimer, ponieważ ona już nie widziała siebie w przyszłości. Nie widziała dla siebie przyszłości, a więc przestała inwestować w dziś.
I znikła jej kompletnie pamięć krótkotrwała. Dosłownie nie wiedziała, co jadła przed chwilą, czy ktoś u niej był, czy nie był. Zaczęła wspominać rzeczy jak zdarta płyta. Zaczęły wychodzić jakieś zadry, które miała gdzieś tam do kogoś, a była bardzo pogodną kobietą. Zawsze jak się do niej wchodziło, to ona miała uśmiech i dobre słowo dla kogoś. Rozumiecie? I w końcu ustało w niej nawet pragnienie i łaknienie. Przestała godzić się z życiem. Nie będę wam opowiadać, jak doszło do tego, że jakby odeszła na własne życzenie, tak? Ale to była osoba, która była syta dni i ona miała prawo tak zrobić. Miała 97 lat i w pewnym momencie po prostu zatęskniła za tym, co było i przestało jej się podobać to, co jest. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio rozmawiałam z kimś i ten ktoś opowiadał mi o tym, że słucha nauczań, czyta Biblię i nic w nim nie zostaje. I nic w nim nie zostaje. Ma taki brak, zanik pamięci krótkotrwałej. Ale ta osoba non-stop wracała do swojej przyszłości. I ostatnio trenuję swoją silną wolę i poznałam człowieka, który w sposób naukowy jakby pomaga w osiąganiu celów i wspomaga się też różnymi doświadczeniami. Słuchajcie, powiem wam o takich dwóch doświadczeniach. To jest z udziałem osób, które gdzieś tam postawiły sobie cel, żeby być zdrowe, żeby być sprawne i weszły na dietę. I pierwsze doświadczenie polegało na tym, że grupa osób była przepuszczana przez jakiś tam tor przeszkód i na końcu mogli sobie wybrać po ukończeniu tego nagrodę. Albo jabłko, albo baton. I kiedy tak przechodzili, te osoby były zdeterminowane, że wiadomo, są na diecie i tak dalej. Wybierali na końcu najczęściej jabłko. Ale wprowadzili modyfikacje i kolejna grupa osób, przechodząc przez ten sam labirynt różnych zadań, na końcu przed ostatnią prostą spotykała swojego dietetyka, który tylko napomknął im: świetnie ci do tej pory idzie z tą dietą. I wyobraźcie sobie, że ci ludzie na koniec wybierali batona. Wspomnieli swój sukces. Drugie doświadczenie. Była grupa ludzi, która była na diecie i grupa ludzi, która nie miała diety. I dali im do spróbowania lody. 5 kulek lodów mieli wybrać tą, która im najbardziej smakuje. I w pierwszej turze tego doświadczenia ci, którzy nie byli na diecie, zjedli te lody, tak? A ci, którzy byli... Przepraszam, nie byli na diecie, zjedli lody, a ci, którzy byli na diecie, tylko polizali, bo mieli cel, pamiętali o swoim celu. Ale modyfikacja tego doświadczenia polegała na tym, że najpierw każdy z nich musiał wypić 2 szejki, 2 słodkie szejki. I w kolejnej turze, kiedy musieli wypić te 2 słodkie szejki, ludzie, którzy nie byli na diecie, zachowali zdrowy rozsądek i już byli syci po prostu, więc tylko polizali te lody. Ale ludzie, którzy byli na diecie i wypili te szejki, uznali to za porażkę. I zaistniał efekt, a co mi tam? Zjedli całe lody, nie? Wspominanie rzeczy i dobrych, i złych przynosi nam porażkę. Ci ludzie, którzy wypili szejki,
powinni, zapominając o tym, co za nimi, zdążać dalej do nagrody. Ci ludzie, którzy wspomnieli swój sukces, zamiast zahaczyć się na tym i w ogóle odbić się z tego, tak? Przypomnieć sobie, po co idą, tak? Oni dali się osłabić. I teraz wracając do mojej babci. Ona była płynącą rzeką przez całe życie. A na koniec stała się zakolem, takim odciętym, starorzeczem. I teraz, jak my zaczynamy wspominać dawne rzeczy, to już nie płynie przez nas. Zaczynamy być takim starorzeczem. Starorzeczy ma to do siebie, że robi się mu listę, paruje z niego woda, czyli życie. Zaczynają się potęgować różnego rodzaju zakłócenia i zanieczyszczenia. I tam już nic innego nie będzie, jak tylko smród. Starorzecza zarastają. Nie wspominaj porażek, bo to cię okradnie z energii i znajdziesz usprawiedliwienie, dlaczego ci nie wychodzi teraz. Nie wspominaj sukcesów, bo osiądziesz na laurach i nie będziesz wierzyć i oczekiwać jeszcze lepszego. Żyj.